Cześć, nazywam się Kaja Klimek i jestem waszą przewodniczką po konkursie filmowych odkryć podczas festiwalu Młode Horyzonty. Bardzo cieszę się z tej funkcji i z tej pracy, którą mi tutaj powierzono, bo opowiadanie o filmach dla was jest jedną z największych przyjemności dla mnie. Szczególnie się cieszę, że dzisiaj opowiem Wam o filmie Sirocco i Królestwo Wichrów. To naprawdę wspaniała opowieść, ale warto tutaj się zastanowić, o czym ona właściwie opowiada. W tytule mamy wichry i ich królestwo, no i właśnie to tajemnicze słowo Sirocco. Sirocco to nazwa jednego z wiatrów, które wieją w Europie Południowej, ale nie tylko o tym opowiada ta historia. Poznajemy króla wiatrów, właściwie tą postać o tajemniczym imieniu, ale poznajemy też dwie bohaterki. Carmen i Juliet to są y, siostry, siostry, które troszeczkę się nudzą. Trafiają do swojej cioci, podrzuca je tam samochodem mama, która ma inną sprawę do załatwienia, a one zaczynają przeglądać książeczki, które znajdują na regale. Ciocia jest ich autorką, no i nagle z, tej, z jednej z tych książeczek wyskakuje mały stworek i zabiera je ze sobą do krainy, właśnie którą tutaj poznajemy do tytułowego Królestwa Wichrów. No i cóż, jesteśmy w świecie fantazji, więc właściwie wszystko, absolutnie wszystko jest możliwe, nawet to, że ty zamieniasz się w kota. Za dużo nie będę Wam opowiadała o przygodach, które spotykają tutaj nasze bohaterki, ale zwróćcie uwagę na postaci, z którymi się tutaj spotykają, bo z jednej strony są to mroczne, niezbyt miłe postaci, ale z drugiej strony jest też Selma, wspaniała, przepiękna śpiewaczka o anielskim, ptasim głosie, która opowiada właściwie kolejną historię w ramach tej historii, którą my poznajemy. Dodatkowo też warto zwrócić uwagę na to, że ten film to animacja. Przepięknie, przepięknie narysowana, bardzo kolorowa. To, jak pokazane jest owo Królestwo Wichrów, to jest coś, co naprawdę bardzo mocno przemawia do mnie i cieszy moje oko. Wierzę też, że ucieszy Wasze oczy. A do tego właśnie te nawiązania, z którymi tutaj mamy do czynienia, bo może wśród Was są osoby, które kochają japońskie animacje, czyli tak zwane anime, i ten świat, z którym tutaj się spotykamy. Bardzo mocno przypomina światy wykreowane przez japońskich mistrzów. No a do tego właśnie opowieść o sile siostrzeństwa, sile wyobraźni i tym, jak poradzić sobie z nudą. A jak Wy sobie radzicie z nudą, kiedy ona zapuka do Waszych drzwi? Czy świat kina i świat literatury to jest właśnie furtka do nowych opowieści? Trzymam za to kciuki i do zobaczenia na festiwalu Młode Horyzonty.